jakąś jasną odpowiedź. No, w chwili obecnej na pewno to w momencie, kiedy prezydent Erdoğan deklaruje, że chce wprowadzić referendum na temat przywrócenia kary śmierci, no to to jest rzecz, państwo, które wprowadzi karę śmierci, raczej do Unii Europejskiej nie wejdzie, no po prostu ze względu na zasady, na warunki, które musi spełniać. No ale to jeszcze jedna kwestia, bo no, słuchając tego, o czym rozmawiamy, no i rzeczywiście przeglądając się temu, jak te relacje unijno-tureckie wyglądały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięcioleci, to należy podkreślać, to jest już walka o wejście Turcji trwała przecież, tak jak pan powiedział, prawie pół wieku. No nie ma drugiego kraju, który miałby tak długi staż w tym pukaniu do europejskich drzwi. Można postawić taką tezę, a właściwie takie pytanie, czy to, co się w tej chwili na przykład dzieje w Turcji, te wszystkie rzeczy, które są bardzo mocno krytykowane przez Unię Europejską, to w jakiejś mierze, nie mówię, że w całości, ale w jakiejś mierze, no, nie jest też konsekwencją tego, co Unia z Turcją w ostatnich dziesięcioleciach robiła, właściwie czego nie robiła, czyli tego całego trzymania, konsekwentnego trzymania Turcji na dystans. Na pewno frustracja Turków jest konsekwencją tego, że Turcy byli trzymani na dystans i frustracja taka społeczna, którą prezydent Erdoğan i jego partia Sprawiedliwości i Rozwoju wykorzystuje. Pamiętajmy, że Turcy to jest naród bardzo dumny i bardzo konserwatywny. To są ludzie, którzy rzeczywiście reagują ogniście z tym swoim południowym temperamentem i oni nie lubią, kiedy, mówiąc kolokwialnie, robi się ich bambuko. Nie lubią, kiedy ktoś sobie z nich stroi żarty, obiecuje im coś i nie dotrzymuje słowa. I no tak, wiadomo, że były takie kalkulacje od zawsze, od kiedy tylko Turcja zaczęła pretendować najpierw do EWG, później do Unii Europejskiej, po powstaniu Unii Europejskiej, że zaproponowanie członkostwa Turcji, czy też przyjęcie jej aspiracji do Unii Europejskiej przyciągnie Turcję na stronę państw Zachodu. Turcję z całym jej potencjałem demograficznym, z jej potencjałem gospodarczym, z jej lokalizacją strategiczną. Prawda? Jest to państwo blisko wschodnie, które dawało dostęp Zachodowi taki bardzo bezpośredni do tych rejonów Syria, Irak, złoża ropy i wszystko, co się tam dzieje wokół tego tych państw, tych rejonów. Więc to było bardzo fajnie było mieć takiego sprzymierzeńca w tamtym miejscu. Tylko, że mam trochę wrażenie, że nie przekalkulowano długoterminowo, czy ta propozycja jest realna, czy Europejczycy zgodzą się na państwo, które postrzegają jako obce kulturowo, czy też nie do końca spójne kulturowo ze swoimi wzorcami, czy kiedykolwiek się zgodzą na przyjęcie tego państwa. No i chyba teraz dostrzegamy konsekwencje tego niedokalkulowania do tego, że okej, to powiemy, kiedyś mówiono, że okej, powiemy ich, że ich przyjmiemy, w razie czego im drugi raz powiemy, że ich przyjmiemy, jeszcze trzeci raz im obiecamy, a kiedyś to się rozejdzie po kościach. No nie rozeszło się po kościach i w pewnym sensie mamy teraz tego konsekwencje. To jeszcze jedna kwestia, wracając teraz do wyników tego referendum. Zaskoczeni i niezaskoczeni jednocześnie. No, wiem, że to pewien paradoks, bo patrząc na to, co dzieje się w Turcji w ostatnich miesiącach, patrząc również na to, jakimi wynikami zakończyły się te tureckie referenda w krajach Unii Europejskiej, przecież w kilku państwach do takiego referendum doszło wśród obywateli tureckich, to wynik 51 głosów, które zostały oddane za propozycją Erdoğana w samej Turcji, no, z jednej strony oczywiście pozwala na dokonanie tych zmian, które proponował Erdoğan, ale z drugiej strony pokazuje, że to poparcie dla Erdoğana nie jest wcale tak powszechne, jak mogłoby się wydawać. Nie, Erdoğan ma swoją bazę ludzi, którzy ze względu na duży konserwatyzm, znowuż wracamy do kwestii kulturowych, to znaczy w Turcji inaczej postrzega się autorytet, inaczej postrzega się sprawowanie władzy i osoba, która zwłaszcza tak energiczna i tak dobrze wypadająca publicznie jak Erdoğan, tak dobrze umiejąca przemawiać, która do tego ma władzę, ma dodatkowy bonus z tego tytułu, że posiada władzę. On robi wrażenie osoby silnej i to przemawia do Turków. Turcy lubią takie silne autorytety. I pamiętajmy, że to jest społeczeństwo bardzo mocno grupowe. Tam życie grupowe
pełni dużo większą rolę niż na przykład w Polsce, dużo większą niż w Szwecji na pewno, gdzie prawda, ludzie żartują, że w Szwecji jak się ma więcej niż jednego przyjaciela, to już jest podejrzane. A w Turcji przecież ludzie mają te sieci kontaktów, znajomości, przyjaciół, znajomych, rodziny, niesłychanie rozbudowane i ta rodzina wytwarza pewną presję i pewne środowisko, w którym się obracamy. W związku z tym naturalne jest dla mnie, że jeżeli 80 osób dookoła mnie, z którymi ja się regularnie spotykam, głosuje w pewien sposób i jeszcze wywiera na mnie nacisk, to ja będę głosował w taki sam sposób. I Erdoğan trochę jedzie na fali tego zjawiska, na fali tego, że ludzie jednak lubią jego retorykę konserwatywno-muzułmańską i na takim życiu grupowym, że grupa głosuje w taki sam sposób. Na ile to, co się w tej chwili wydarzyło w Turcji, czyli wynik referendum, to, co jest zapowiadane przez Erdoğana, no, to są rzeczywiście rządy autorytarne. No bo tak naprawdę to chodzi o to, żeby system parlamentarny zamienić na system prezydencki. Systemy prezydenckie obowiązują w takich krajach jak Stany Zjednoczone, jak Francja. I chyba nikt o zdrowych zmysłach, ani prezydenta Francji, ani prezydenta Stanów Zjednoczonych o autorytaryzm podejrzewać i oskarżać nie będzie. No, tylko że system prezydencki systemowi prezydenckiemu nierówny. Te uprawnienia, które Erdoğan otrzyma, prezydent, w tym wypadku Erdoğan, otrzyma na podstawie tych zmian, no są naprawdę porażające, ponieważ on tak naprawdę ma inicjatywę ustawodawczą, no, w postaci dekretu, tak? On może rządzić dekretami z mocą ustawy. Jego weto, że i ten dekret może być będzie mógł być odrzucony większością 2/3 głosów w parlamencie. No proszę sobie wyobrazić, żeby zbudować taką opozycję w parlamencie przeciwko prezydentowi. Druga sprawa jest taka, że jego weto z kolei, jeżeli on zawetuje inicjatywę jakąś parlamentu, to znowuż, żeby jego weto odrzucić, parlament znowu musi 2/3 głosów przeciwko temu wetu uzbierać. To na ile prawdziwe, na ile oddają rzeczywistość te żarty, te różnego rodzaju złośliwości, rysunki, które pojawiają się nie tylko w Turcji, mówiące o tym, że powraca władza sułtańska? Na pewno zapędy autorytarne Erdoğan ma. To widać w jego retoryce, to, że on chce mieć więcej władzy. Na ile to jest prawdziwe? No mi się wydaje, że jest to w znacznej mierze prawdziwe i widać jakąś ewolucję Erdoğana od momentu, kiedy on doszedł do władzy w początku lat 2000 do dnia dzisiejszego po 14-15 latach, że na początku on był postrzegany jako demokrata, jako reformator i te wszystkie rzeczy, które... Też umiarkowany zresztą. No, z tym umiarkowaniem wszyscy ludzie, którzy go znali, którzy wiedzieli, że on swego czasu miał problem z podaniem ręki kobiecie, ponieważ według obyczajowości tej konserwatywno-muzułmańskiej nie może mężczyzna podać ręki kobiecie, według tych pewnych interpretacji, no wiadomo było, że on w końcu nauczył się podawać rękę kobiecie. Tak, ale odnoszę się trochę do różnego rodzaju formacji, które bazują na islamie. No, w tym przypadku akurat Erdoğana traktowano właśnie bardziej jako przedstawiciela tych frakcji, czy też tych grup umiarkowanych, które owszem odwołują się do religii, ale większego niebezpieczeństwa raczej za sobą nie niosą. Tak, tak. No, tylko że z drugiej strony pamiętajmy, że Erdoğan wywodził się oryginalnie z partii dobrobytu, z partii Refah, która była skrajnie prawicową partią i to jest źródło, z którego Erdoğan czerpie. On dopiero później założył swoją partię Sprawiedliwości i Rozwoju i dopiero później zyskał opinię osoby umiarkowanej. No, patrząc na jego zachowania, trudno oprzeć się czasem wrażeniu, że on po prostu zagrał zgodnie z oczekiwaniami czy Unii Europejskiej, czy społeczeństwa, trochę tak jak mu pozwalały warunki, prawda, w początku swojej drogi, czy w początkach swojej drogi on jeszcze musiał liczyć się z mocną opozycją ze strony wojskowych. W tej chwili on już się ze wszystkimi wojskowymi policzył, rozprawił ostatecznie i nie musi już bać się buntu w armii, bo jeżeli jest jakiś bunt, no to widzieliśmy, co się z tym mutem dzieje. On go
wykorzystuje na swoją korzyść, po swojemu. Tak to mniej więcej wygląda. Także z tą oceną Erdoğana jako osoby umiarkowanej trzeba mówimy, być dosyć... Mówimy o początkach jego kariery politycznej. Nie, no w początkach on był radykalny, później się, później po założeniu AKP przestał być tak radykalny i teraz jakby wraca do trochę, korzeni? Do korzeni, mam takie wrażenie. No to jeszcze jedna kwestia. Na ile w tej chwili jest w Turcji rzeczywiście jakaś siła, która mogłaby się w sposób skuteczny Erdoganowi przeciwstawić? Bo tak jak pan wspomniał, no, na straży świeckości Turcji przez kilka dziesięcioleci stała armia. Jakkolwiek która, kuriozalnie by to nie brzmiało. Tak, no ale armia gdyby na siebie też postrzegała jako tę siłę, która ma chronić dziedzictwo Atatürka. W tej chwili ta przeszkoda definitywnie została, zniknęła, została rozwiązana, ten problem został rozwiązany definitywnie przez Erdoğana. Jeżeli chodzi o siły polityczne, jeżeli chodzi na przykład o tych 49% Turków, którzy głosowali przeciwko tym zmianom, czy można mówić o tym, że to może być pewnego rodzaju tama dla dalszych pomysłów Erdoğana, dalszych planów? Prawdę mówiąc, nie sądzę. To znaczy... Erdoğan ma bardzo silne poparcie rzędu tych 50% i to nie jest poparcie takie jak, nie wiem, w Polsce, gdzie rząd ma poparcie rzędu 50% na fali entuzjazmu powyborczego czy kontry w stosunku do tego, co się działo za poprzednich kadencji. Nie, to poparcie rzędu 50%, panie redaktorze, drodzy państwo, utrzymuje się w Turcji od 2003 roku, lepiej. Nie możemy więc patrzeć na te wyniki, na te sondaże, no, z takiej europejskiej perspektywy. Należy je ocenić zupełnie inaczej. Nie wiem, czy zupełnie inaczej, ale na pewno należy pewną poprawkę brać na to, że to nie są warunki europejskie, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni. Od razu mówię, że nie mówiłbym, że one są w jakiś sposób gorsze, te rozwiązania, które oni u siebie mają, czy lepsze. One się w jednych warunkach lepiej sprawdzają, w innych gorzej. Natomiast przykładanie do nich zwykłej europejskiej miarki może nie być najlepszym rozwiązaniem. To pytam o to dlatego, że bardzo często dziennikarze robią chyba ten błąd, że pewne rzeczy jeden do jednego porównują z rzeczywistością, którą znają stąd, od siebie, z Europy, z Polski. I trochę zapominamy o tym, że rozmawiamy o innych krajach, o innej kulturze, o innej mentalności. I znowu, to nie chodzi o to, czy ona jest lepsza czy gorsza. No, po prostu na pewne rzeczy tam być może trochę inaczej się patrzy niż u nas. Zdecydowanie. No, pamiętajmy też o bardzo ważnej kwestii, że ta opozycja względem Erdoğana, ona też jest sama w sobie bardzo niejednolita. I no co tu mamy? Mamy partię CHP, czyli tą republikańską ludową, założoną jeszcze przez Atatürka 100 lat temu, która, no partia, która istnieje 100 lat, o, ta partia jest po prostu już wypalona. Ona się kojarzy wielu ludziom z rzeczami, których nie lubią, czyli z obowiązkową ateizacją z początku republiki. Ona się kojarzy z zamykaniem szkół religijnych, z zamykaniem meczetów, z wieloma rzeczami, które w znacznej części społeczeństwa tureckiego są niepopularne. No proszę sobie wyobrazić, że w Polsce przychodzi teraz władza, która stwierdza, że zamykamy wielką farę w Gdańsku, tak? Nie, przepraszam, farę poznańską, tak? Panny w Gdańsku, albo, nie wiem, Kościół Świętej Anny w Warszawie. I przerabiamy go na muzeum. Bo takie są oczekiwania. No, to robiła partia CHP za czasów Atatürka. Oczywiście ten kurs został później złagodzony, natomiast to wywołało dużą frustrację społeczną i teraz dochodzi po prostu, mam wrażenie, do jakiejś takiej reakcji. I partia CHP, chociaż ma swoją, znowuż, stałą pulę sympatyków, tych, którzy postrzegają siebie jako bardziej nowocześni, proeuropejscy, ale ta pula stałych sympatyków, tych twardych wyborców CHP jest, no, relatywnie nieduża. Więc mamy partię DGHP, która nie ma na siebie nowego pomysłu. Mamy partię DHP, czyli Demokratyczną Partię Ludów, ludów, czyli dwóch ludów, Kurdów i Turków, odwołującą się do tego, że mamy w Turcji i Kurdów, i Turków, tylko że tak naprawdę w większości głosują na nią Kurdowie. Turek, jak usłyszy, że partia ma coś wspólnego z dwoma ludami,
to nie będzie chciał głosować na tę partię raczej. I partia... Bo w Turcji nie ma dwóch ludów. Jest bardzo poważna, poważny problem z, bardzo poważny lęk przed podzieleniem Turcji. Jest poważny problem w społeczeństwie tureckim przed akceptacją na przykład takim modelu, że mamy państwo federalne. Albo... Ale chodzi o problem z jakimkolwiek przyznaniem, że nie tylko my tu żyjemy? Z takim oficjalnym przyznaniem do tego, że są na przykład też Kurdowie i być może oni też... No, w konstytucji z lat 80. proszę pamiętać, że było zapisane, że nie ma czegoś takiego jak Kurdowie w ogóle i bardzo długo nie można było w języku kurdyjskim mówić, uczyć, wypowiadać się publicznie, nie było radia, telewizji kurdyjskiej, wsie kurdyjskie były przez armię najeżdżane i dosłownie równane z ziemią. Był wielki ruch kurdyjski, imigracji do miast, do Stambułu, do Ankary, bo po prostu na wschodzie nie było za bardzo co robić. Stąd też częściowo przez tę niechęć Turcy, czy raczej Kurdowie ze wschodu przenosili się do Niemiec, do Europy. I Turcy, to jest kompleks, który im pozostał jeszcze z czasów I wojny światowej, kiedy Turcja została pokonana w I wojnie światowej i zwycięzcy podzielili terytorium Turcji między siebie, zostawiając tam niewielki okrawek w centrum Anatolii. I później przychodzi Atatürk, następuje wojna wyzwoleńcza, gdzie on dyplomacją i wojną wyrzuca wszystkich najeźdźców, Greków, Francuzów, Anglików, kogo tam jeszcze, Ormian. I od tamtej pory turecka tożsamość jest budowana na tym, że próbowano nas podzielić, próbowano dokonać rozbioru i my się obroniliśmy. I Turcy bardzo boją się tego, że ich państwo zostanie podzielone na kawałki i w ten sposób postrzegają jakieś aktywności kurdyjskie. No ale stąd na przykład też ten problem z zaakceptowaniem zbrodni na Ormianach? Myślę, że trochę tak. Też trochę wynika to z tego, że ta zbrodnia nie została dobrze do końca przebadana i tak naprawdę jedna strona mówi, że tam zginęło 5 milionów Ormian. Tak? Ormianie niektórzy tak twierdzą, a 5 milionów Ormian to wedle wszelkiego prawdopodobieństwa w tamtych czasach w ogóle nie żyło. No, żyło może ze 3 miliony tych Ormian, powiedzmy. Z drugiej strony Turcy mówią, że to była samoobrona i że tych Ormian tam zginęło paręset tysięcy raptem, nie, ze 200 tysięcy. A prawda pewnie leży gdzieś po środku, tak? No, ja rozmawiałem ze znajomymi Kurdami, którzy rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że większą część tej zbrodni de facto była dokonana rękoma Kurdów, którzy byli wtedy tradycyjnymi wrogami Ormian i wykorzystali zachęty władz czy wskazówki władz do tego, żeby z tymi Ormianami sobie poradzić wreszcie ostatecznie. Kurdowie byli pasterzami, Ormianie byli handlarzami i rolnikami. No i ten konflikt pastersko-rolniczy, który w kulturze jest bardzo szeroko znany, wybuchł za podłuszczeniem władz tureckich wówczas z dużą siłą. Tylko teraz nie do końca wiadomo, tak, jak zaklasyfikować to, co się stało. Czy to rzeczywiście była zbrodnia, czy to rzeczywiście było ludobójstwo, czy nie. No, nie przeprowadzono dokładnych badań. Żeby uznać to za ludobójstwo, to trzeba by uznać, że... No ale to na koniec pytam, trochę odchodząc jak gdyby od tego pierwotnego tematu. Czy strona turecka byłaby gotowa w tej chwili do przeprowadzenia takich badań, do przyznania się do tego, że w ogóle problem istnieje i należy go przebadać? I... Wątpię w to. Tak samo jak podkreślmy to z całą mocą, że również strona ormiańska lubi tego używać jako swojej takiej szabelki i dobrego tematu, ale wątpię, żeby któraś z nich się zdecydowała na bezstronne zupełnie badania. No i to niestety musimy zakończyć. Pan Władysław Hilmont, turkolog, tłumacz języka tureckiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24.
kim są, jak żyją kobiety sukcesu różnych zawodów. Specjalistka w branży IT, śpiewaczka operowa, siostra zakonna, właścicielka ekologicznej mydlarni, dyrygent, marszantka. Kobiety, które wyznaczają sobie cele, podejmują też odważne decyzje i wygrywają, odnosząc sukces, choć to, co robią, nie zawsze tak określają. Po prostu spełniają swoje marzenia. I o tych marzeniach właśnie, także o rodzinie, o życiowych planach i o ciężkiej pracy, która jest ich pasją, opowiadają empatycznie, emocjonalnie i szczerze. Niedziela, godzina 13:15. Kobiety sukcesu. Zaprasza Maja Kluczyńska. Autopromocja. 29 minut zostało do czwartej. Teraz czas na świat w powiększeniu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Paweł Lekki, kłaniam się Państwu. Zapraszam na kolejne wydanie Świata w powiększeniu. Nasz dzisiejszy pierwszy gość, pan Karol Wasilewski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o trudnych, ważnych rozmowach, które dotyczą zjednoczenia Cypru. Przypomnijmy, że ta wyspa jest podzielona od czasu tureckiej inwazji w 1974 roku. Turcy zajęli wówczas tak około 40%, sporo terytorium tejże właśnie wyspy i trzymają tam spory garnizon, ponad 35 tysięcy żołnierzy. No dobrze, ale teraz spotkali się po raz kolejny i tych spotkań będzie jeszcze więcej. Przywódca nieuznawanej przez międzynarodową społeczność Tureckiej Republiki Cypru Północnego, no i prezydent tego uznawanego Cypru. Ile w tym wszystkim jest polityki, a ile biznesu? No, polityka jest jakby tym podstawowym czynnikiem, który to warunkuje. To znaczy polityczne rozwiązanie jest potrzebne, bo jest potrzebne zjednoczenie Cypru. Natomiast pytanie o biznes jest tym zasadne z tego względu i istotne, zwłaszcza w tych okolicznościach, których teraz się najbardziej poruszamy, a mianowicie złóż gazu, które znaleziono jakiś czas temu u wybrzeży Cypru, a które to teraz stanowią, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, pole jednak nieporozumień między liderami obu społeczności. No właśnie, bo ja się zapytałem o to proporcje, o te proporcje biznesu i polityki nie bez powodu, bo zaczęło się z przyczyn politycznych, ale teraz te gospodarcze mogą być ważniejsze. Znaczy przyczyny gospodarcze, bo to też jest istotne i często bardzo zapomniane, że przyczyny gospodarcze bardzo dawno były czynnikiem, czy od bardzo dawna były czynnikiem, który w pewien sposób, powiedzmy, napędzał, czy przynajmniej powinien był napędzać zjednoczenie. Ponieważ od dawna tak naprawdę argumentowano, że jeśli te dwie części Cypru się nie zjednoczą, no to będziemy mieli problem, bo będziemy mieli dwie, nie tylko dwa państwa oddzielnie funkcjonujące, ale również dwie oddzielnie funkcjonujące gospodarki, które w dodatku będą produkowały podobne produkty, co w związku z tym będzie wywoływało różne napięcia. Teraz te kwestie gospodarcze wskoczyły oczywiście na zupełnie inny grunt, w związku z tym bezpieczeństwem energetycznym, w związku z eksploatacją surowców, ponieważ tutaj są takie argumenty Turków cypryjskich, którzy wskazują, że są złoża, ale eksploatacja tych złóż musi być dokonana w ramach już porozumienia i z eksploatacji tych złóż muszą korzystać obie społeczności zamieszkujące wyspę. No tylko właśnie tutaj też argumentowano, że to będzie czynnik kolejny, który będzie zapewne napędzał porozumienie polityczne, ponieważ właśnie potencjalne konflikty na tym gruncie, tak? Czy potencjalne wystąpienie, troszeczkę to brzmi jak political fiction, tak? Ale potencjalne takie wystąpienie, powiedzmy, elementów, w którym Turcy cypryjscy będą blokowali wydobycie, czy gdy podział wyspy jeszcze bardziej się utrwali, może skłonić Greków cypryjskich do porozumienia. Na tym etapie tego niespecjalnie widać. No właśnie, bo do tej pory panowie jakoś nie bardzo chętnie, politycy nie bardzo chętnie o tej gospodarce chcieli rozmawiać, a wiemy, że w tle te zasoby, o których mówimy, to są odkryte złoża gazu ziemnego w pobliżu Cypru. Wiemy, jak bardzo łakomy jest to kąsek?
znaczenie jest przede wszystkim bardzo duże tych złóż. To znaczy one mają znaczenie nawet z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Europy. Jeśli my mówimy o czymś takim jak dywersyfikacja i to, że chcemy się trochę uniezależnić jednak od tych rosyjskich dostaw, no to Cypr jest rzeczywiście łakomym kąskiem. Natomiast, no właśnie, bo tutaj pojawiła się Rosja i obecność Rosji we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, która jest też podyktowana między innymi właśnie tymi odkrytymi złożami. To znaczy Rosja chce zadbać o to, wytworzyć taką sytuację, żeby w tej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego w eksploatacji tych złóż również uczestniczyć w taki sposób, żeby no właśnie rosyjska gospodarka za bardzo nie straciła. I to też jest bardzo istotna rozgrywka i bardzo ciekawa rozgrywka tak naprawdę w tym kontekście. No dobrze, a skoro wywołał pan temat Rosji, oni są zawsze obecni tam, gdzie się pojawia jakieś złoże gazu, no bo Rosja stoi eksportem gazu i ropy, no może niezbyt przetworzonych surowców, ale no tak to jest z tą potężną Rosją, że głównie właśnie zasila swój budżet środkami z eksportu surowców. Musi trzymać rękę na pulsie. Łatwiej im do tych złóż dobrać się przez turecką część tej wyspy, czy przez Cypr? Zdecydowanie przez część grecką, tak. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo pojawił się wątek, że to jest historycznie warunkowane w pewien sposób. Rosja też zawsze była na Cyprze obecna. To jest dziedzictwo jeszcze Związku Radzieckiego, który z Cyprem bardzo dobrze relacje, no bardzo dobrze, to może przesadzam, ale jednak aktywnie te relacje budował. Natomiast jedna ważna rzecz, znaczenie, zaangażowanie rosyjskie na Cyprze zdecydowanie wzrosło właśnie po tych dwóch zagadnieniach, kim jest wojna domowa w Syrii i no właśnie odkrycie złóż u wybrzeży Cypru. I teraz to jest bardzo również ciekawe, ponieważ no niedawno, pamiętamy zapewne w styczniu, odbyła się konferencja w Genewie. Konferencja, która była określana jako przełomowa, ponieważ pierwszy raz tak naprawdę od roku 60 w tej konferencji uczestniczyli nie tylko przedstawiciele tych dwóch społeczności zamieszkujących wyspę, czyli Greków cypryjskich i Turków cypryjskich, ale tak zwani przedstawiciele tak zwanych państw gwarantorów, czyli Wielkiej Brytanii, Grecji i Turcji. Konferencja, pomimo że określana była jako przełomowa, zakończyła się fiaskiem. Nie doszło do porozumienia. Można powiedzieć, że panowie się w negocjacjach jednak odrobinę cofnęli. I teraz dlaczego o tym mówię w kontekście rosyjskim? Ponieważ pojawiało się, zwłaszcza w cypryjskich mediach, bardzo dużo sugestii, że właśnie siłą, stroną, która w sposób no nieformalny torpedowała te negocjacje, byli właśnie Rosjanie. Rosjanie oczywiście bardzo temu zaprzeczali, no ale nie da się ukryć, że właśnie po myśli Rosji jest to, żeby wyspa niespecjalnie się zjednoczyła, żeby te konflikty tam były i żeby wyspa zjednoczona, bo to jest jakby ten, powiedzmy, główny argument, żeby zjednoczona wyspa nie stała się zbyt dużym zasobem z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i projektów dywersyfikacyjnych Europy. A no właśnie, bo Rosji jest bardzo łatwo rozgrywać ten konflikt grecko-turecki, bo on nie tylko, no może Cypr to jest takie szkło powiększające, w nim taka soczewka, w której widzimy, o co chodzi, ale przypomnijmy, że bywało już tak, że o jakieś mniejsze wysepki, gdy tam któryś z pastuchów wypasał swoje bydło i wywiesił flagę, to mobilizację ogłaszano i floty obu państw się pojawiały, że Grecy pogrążeni w kryzysie nie dlatego nie oszczędzają na armii, że mają taką fantazję, tylko właśnie z powodu ewentualnego zagrożenia ze strony Turcji. Turcja też ma potężną jak na NATO armię. To są dwie armie sojusznicze, ale mocno ze sobą skłócone, więc Rosja ma łatwe zadanie, jeżeli chodzi o rozgrywanie. Pod tym kątem zdecydowanie tak, natomiast kilka takich uwag. Ten nieporozumienia czy napięcia między Grecją i Turcją oczywiście też wpływają w pewien sposób na konflikt cypryjski. Natomiast najważniejszą osią sporu no jest oczywiście spór, czy możliwość, czy niemożność porozumienia tak naprawdę między liderami obu społeczności. To jest główny problem. To znaczy, jeśli liderzy tych społeczności będą chcieli się porozumieć, a tutaj muszę dodać, że na razie wszystko wskazuje na to, że nie są dogadani w najważniejszych absolutnie kwestiach. I to jest główny problem tych negocjacji. Natomiast wracając, jeśli będą chcieli się porozumieć, to wiele wskazuje na to, że i Grecja, i Turcja do takiego porozumienia będą w stanie dojść i się na takie porozumienie zgodzić. Z prostej przyczyny, zarówno w interesie Grecji,
jak i w interesie Turcji leży takie zjednoczenie. Oczywiście tutaj pojawiają się często różnego rodzaju argumenty. Ja na przykład pamiętam, jak kiedyś dostałem taką uwagę od tureckiego wojskowego, że Cypr ma znaczenie strategiczne dla Turcji i Turcja nigdy nie pozwoli na zjednoczenie Cypru. No dobrze, tylko te znaczenia strategiczne bardzo często się zmieniają. Dla Turcji też Cypr jest ważny z punktu widzenia tych projektów energetycznych. Zwróćmy uwagę, 3 kwietnia, czyli porozumienie, wstępne porozumienie w sprawie tego, że ma zostać wybudowana rura, która to będzie z Izraela przez Cypr, przez Kret, przez Grecję do Włoch, aż surowce zostaną. Tyle wątpliwa, co trudna. To będzie bardzo trudny projekt do zrealizowania. Będzie to projekt bardzo potrzebny. Zjednoczony Cypr, z którego idzie rura, to jest zdecydowanie łatwiejsze, to zorganizowana pod kątem technicznym, jest to projekt zdecydowanie tańszy. W związku z tym pewnie można powiedzieć, że bardziej racjonalny i łatwiej sobie wyobrazić po prostu jego realizację. Dlatego też to jest w interesie Turcji. Czyli interes wspólny by się znalazł, ale mówimy, że w tym mamy Rosję, która nie jest specjalnie założona, żeby się to zjednoczenie i te rozmowy powiodły, bo mają własny interes, ale jest jeszcze jeden czynnik, który pojawił się ostatnio, mianowicie referendum konstytucyjne w Turcji. Wiele wskazuje na to, że Turcja idzie w stronę rządów autorytarnych, że nie będzie już zaliczana do tych państw wolnych, częściowo wolnych, będzie państwem niewolnym, jeżeli zastosujemy te międzynarodowe ramy czy międzynarodowe definicje. Jak to może zaważyć na tych rozmowach? Bardzo często przed samym referendum mówiło się, że to referendum tureckie blokuje zgodę Turcji na zjednoczenie Cypru. Natomiast nie do końca to było prawda. To też był bardzo ciekawa była rzecz w odniesieniu do tych negocjacji styczniowych, o których mówiłem, w samych mediach cypryjskich, to znaczy tych cypryjskich, mam na myśli teraz tych z Republiki Cypryjskiej, tak? Tam bardzo dużo się pojawiało informacji wskazujących na to, że to nie Turcja blokowała porozumienie, tylko Grecja. No i w tym kontekście oczywiście możemy spekulować, czy to coś zmieni referendum, konsolidacja władzy przez Tayyipa Erdoğana. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli my zakładamy, że ten system prezydencki doprowadzi do pewnej reformy, jeśli my mówimy coraz więcej o tym modelu transakcyjnym, o tym, że będziemy musieli znaleźć punkt zaczepienia, współpracować w konkretnych obszarach, to różnego rodzaju obszary, które wiążą się ze zjednoczeniem Cypru, mogą stanowić właśnie podstawę takich nowych stosunków między Unią Europejską a Turcją. Co więcej, byłyby to obszary zdecydowanie bardziej stabilne, bardziej umożliwiające związanie Turcji również z Unią Europejską niż to tak zwane porozumienie migracyjne, które obecnie uważa się za symbol modelu transakcyjnego, rodzącego się rzekomo modelu transakcyjnego relacji między Turcją. Z tego, co pan mówi, takie niejasne wrażenie, że jednak jest tyle argumentów korzystnych dla Unii Europejskiej, dla nas tutaj w Europie, ze zjednoczenia Cypru, że Rosjanie mają naprawdę silne powody, by do takiego zjednoczenia nie dopuścić albo odwlekać się w czasie. No jeśli zakładam oczywiście tutaj złą wolę, to jest to pewien argument, tak. No to w takim razie na zakończenie, jak pan ocenia, kiedy zjednoczenie nastąpi? Zjednoczenie nastąpi prawdopodobnie wtedy, kiedy obie strony zdadzą sobie sprawę z tego, że przyniosłoby im korzyści. Natomiast to jest bardzo trudne, ponieważ jest bardzo trudna sytuacja negocjacyjna. No musimy pamiętać, że negocjuje ze sobą dwie strony, które są szalenie czy daleko idące nierównoprawne. Czyli strona, która jest uznawana przez społeczność międzynarodową, czy tak zwaną społeczność międzynarodową, a z drugiej strony międzynarodowy parias. I teraz pytanie, bo na przykład bardzo ciekawe teorie rodziły się w trakcie kryzysu ekonomicznego. Czy to nie będzie bariera, znaczy ten moment, który uświadomi Grekom cypryjskim, że trzeba się zjednoczyć, bo w przyszłości niedalekiej Turcy cypryjscy mogą stanowić zbyt duże zagrożenie dla Greków cypryjskich, to znaczy to państwo alternatywne
dla drugiego państwa. I być może gospodarka rzeczywiście będzie tym, co doprowadzi do zbliżenia obu stron, natomiast no niestety, jak to w przypadku Cypru, musimy być sceptyczni i czekać. Interes jest po obu stronach, żeby do tego doszło, ale polityka polityką i to wiadomo, negocjacje mogą potrwać. Karol Wasilewski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Polskie Radio 24. Proszę państwa, a my zmieniamy temat. W studiu już kolejny gość, Janusz Onyszkiewicz, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry, witam pana. Dobry wieczór. No i pana obecność wskazuje, że będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie. I rzeczywiście mamy ku temu powody, jako że w tym tygodniu, w poniedziałek i we wtorek, doszło do dwóch, wydaje się, dość niebezpiecznych i znamiennych incydentów z udziałem rosyjskich samolotów, bombowców dalekiego zasięgu, które zbliżyły się dwukrotnie, bardzo blisko do przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych. Gdzieś zawędrowały hen w pobliże Alaski. Za pierwszym razem zostały przechwycone owe samoloty dalekiego zasięgu rosyjskie przez amerykańskie raptory, no i tak eskortowane, dopóki te nie zawróciły. To jest kolejny z serii takich incydentów. Gdybyśmy zebrali wszystkie z ostatnich miesięcy, no to sporo by tego było. Jak pan sądzi, dlaczego Rosjanie tak prowokują? Czy to jest właściwe słowo? Myślę, że tak, ale to nie jest kwestia tego ostatniego incydentu. Takich incydentów było w przeszłości wiele. No, że przypomnę tutaj taki może najbardziej drastyczny incydent na Morzu Bałtyckim, kiedy to samolot rosyjski przeleciał dosłownie paręnaście metrów od okrętu amerykańskiego. Amerykanie później oświadczyli i dali to też jasno do wiadomości Rosjanom, że według ich, że powiem, wewnętrznych przepisów jest pewna taka strefa, powiem, bezpieczeństwa dla każdego amerykańskiego okrętu, która to strefa sprawia, że wszystko, co się znajdzie wewnątrz tej strefy, a nie jest niejako odpowiednio uzgodnione ze stroną amerykańską, może być po prostu zniszczone. Więc gdyby się taki po prostu samolot drugi raz tak blisko zaplątał w otoczenie amerykańskiego okrętu, to Amerykanie, stosując procedury, mogliby otworzyć ogień. Mogliby otworzyć ogień i myślę, że jakby społeczność międzynarodowa musiałaby to po prostu uznać. Natomiast po co Rosjanie coś takiego robią? No to jest oczywiście pytanie otwarte, ale chyba odpowiedź na to bez większego ryzyka może być taka, że Rosjanie po prostu cały czas testują Amerykanów, testują w ogóle ich odporność, no i bawią się w coś takiego, co po angielsku się nazywa brinkmanship, czyli kto się pierwszy złamie, albo mówiąc może innym językiem, z taką zmokłą kurę, kto pierwszy skręci z dwóch samochodów jadących wprost na siebie. Jest to zabawa bardzo jednak niebezpieczna. No tak, ale jak robią to kierowcy na własną rękę, no to jest to głupota i niebezpieczeństwo. Natomiast gdy robi to jedno z mocarstw, co by nie powiedzieć, dysponujących potężnym arsenałem nuklearnym, no to to jest niebezpieczne dla świata. No to jest niebezpieczne, dlatego że jeżeli by doszło do takiego incydentu, to pytanie jest, jakby zareagowała tutaj strona rosyjska. Prawdę mówiąc, po tym, co się stało w Turcji, kiedy to Turcja zestrzeliła samolot rosyjski i to nie spowodowało jakichś w ogóle drastycznych środków, poza oczywiście ogromnymi takim okrzykami oburzenia ze strony rosyjskiej. A to w ogóle ciekawy przykład, bo rzeczywiście Rosjanie najpierw zareagowali ostro, ale chyba nie tak ostro, jakbyśmy się tego mogli spodziewać. Żadnego odwetu nie było, no a potem było ocieplenie. Potem było ocieplenie, teraz znowu oczywiście wchodzimy w okres ochłodzenia, co zresztą nie dziwota, zważywszy na to, że jednak interesy Turcji i Rosji, jeśli chodzi o Syrię, są całkiem inne. No, ale istotnie dla ten wypadek, o którym mówimy, zestrzelenie tego samolotu rosyjskiego przez Turcję, zostało poczytane przez Rosję jako wbicie noża w plecy. Tego terminu użył zresztą prezydent Putin, bo oni chcieli
Turcję traktować jako potencjalnego, nie jako partnera w rozwiązywaniu rozmaitych problemów, no to już się okazało, że ten partner jednak ma własne zdanie, bardzo dobitnie pokazać. Mówi pan o tym incydencie z amerykańskim mścicielem na Morzu Bałtyckim. No to jest, czy jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tutaj jest na nim tak Bałtyk jako swoje morze, no i te prowokacje tutaj w Europie, no to jest taki obszar dla nich bardzo czuły, ale Alaska to już terytorium Stanów Zjednoczonych. Ja rozumiem, że car je sprzedał i oni tego żałują, ale tak blisko granic amerykańskich żałują w ogóle sprzedaży Alaski, ale zresztą trzeba pamiętać, że nie tylko sprzedali Alaskę, ale wycofali się także z północnej przecież Kalifornii, gdzie też mieli swoje osady i do dzisiaj zresztą resztki już są ciągle. To chyba najgorszy błąd zarabu. No to dobrze. Natomiast jeśli chodzi o to, to myślę, że to może być też i trochę takie testowanie, jak Amerykanie reagują, szybkość reakcji na tego rodzaju zagrożenie. To jest jakby taka rzecz, powiedzmy sobie, dosyć zrozumiała. Pytanie, jakie się tutaj pojawia, natomiast jest takie, czy te bombowce były istotnie uzbrojone w jakąś broń jądrową, czy też tylko w atrapy. Gdyby to miała być autentycznie broń jądrowa, gdybyśmy mieli wrócić do takiej sytuacji, jaka była w czasie zimnej wojny, kiedy obie strony wysyłały bombowce strategiczne z bronią jądrową na pokładzie w pobliżu granic swojego potencjalnego przeciwnika, to by była sytuacja bardzo groźna. A w takim razie spróbujmy odwrócić to i spójrzmy na to z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. No bo ja rozumiem to, co pan powiedział, że jest to pewnego rodzaju takie rozpoznanie, no nie walką, ale rozpoznanie reakcji, rozmieszczenia pewnych baz, jeszcze jak Amerykanie się zachowują. A jak ocenia pan amerykańską reakcję na to właśnie, co Rosjanie robią? Poderwanie raptorów za pierwszym razem? Tak, za drugim już nie. Tylko obserwacja. No więc myślę, że Amerykanie pokazali, że są w stanie dosyć szybko zareagować i skutecznie. Za drugim razem być może uznali, że już, to już nie jest potrzebne. A w końcu godzina lotu takiego samolotu jednak kosztuje spore pieniądze. W związku z tym myślę, że to może wystarczyło. Ale przecież obok takich lotów Rosjanie informują o tym, zresztą przecież dosyć jawnie, Rosjanie informują także patrole swoich okrętów podwodnych z bronią strategiczną na pokładzie, też w pobliżu właściwie lotów amerykańskich. A to chyba jeszcze groźniejsze. To jest jeszcze groźniejsze. Samolot jest stosunkowo łatwy jednak do przechwycenia i do zbudowania. Czego zresztą świadectwo dali Amerykanie, przechwytując te samoloty. Natomiast przechwycenie rosyjskiego okrętu podwodnego z głowicami strategicznymi jest bardzo trudne. Czy te najnowsze okręty rosyjskie są istotnie bardzo trudne do wykrycia przez rozmaite środki amerykańskie? O tym nie wiemy i zresztą Amerykanie na pewno się tym nie pochwalą. Wiadomo było, że dawniej, te dawniejsze klasy rosyjskie okręty były przez Amerykanów dosyć nieźle i precyzyjnie namierzane i w związku z tym była możliwość ich likwidacji. Jak jest z tymi nowymi, nie wiemy. No, przychodzi na myśl tak zwana katastrofa okrętu podwodnego Kursk, gdzie oficjalnie zawiniła torpeda, ale Rosjanie rozpowszechniali takie wiadomości. No, można było je nawet jeszcze parę lat po tym incydencie spotkać, że oto doszło do jakiegoś zderzenia z przeciwnikiem, amerykańską łodzią podwodną. No to prawda, ale oni w końcu ten Kursk wydobyli i okazało się, że jednak to po prostu była ich własna rakieta. Zresztą to jest rzecz, z którą sobie rosyjskie okręty nie mogą dobrze poradzić, dlatego że w czasie konfliktu przecież z Gruzją w roku 2008 też jeden okręt rosyjski wystrzelił salwę rakietową, po czym właściwie trzeba go było odholowywać do Sewastopola, o czym zresztą napisał były dowódca floty czarnomorskiej admirał Komojedow. W związku z tym no tutaj mają oczywiście problemy z jakością swojego uzbrojenia. No ale
Rozumiem. Prężą muskuły, pokazują Amerykanom, że nie lekceważcie nas, my jeszcze mamy sprzęt, jesteśmy silni i być może nawet zdecydowani. No a Amerykanie pozostają im dłużni, czy nie? Też pokazują, bo tak zastanawiam się. Użycie matki wszystkich bomb, czyli tej najsilniejszej bomby konwencjonalnej. Wyżej już jest, jeżeli chodzi o moc niszczycielską, jest tylko atom, broń jądrowa. Użycie jej w Afganistanie miało rzeczywiście sens, czy było to też taki sygnał, podobny chyba jak wystrzelenie tomahawków w Syrii, że mamy sprzęt i potrafimy go użyć? Myślę, że tak, ale jeśli chodzi o to, co zademonstrować chcą Rosjanie tego rodzaju działaniami, jak właśnie wysłanie tych samolotów bombowych w pobliże amerykańskie, to jest sygnał nie tylko dla Amerykanów i powiedziałbym nawet nie przede wszystkim dla Amerykanów. To jest pokazanie własnemu społeczeństwu, że Rosja wstaje z kolan, że Rosja jest naprawdę wielkim mocarstwem, który może zagrozić Stanom Zjednoczonym, a w każdym razie takim, z którym Stany Zjednoczone się powinny liczyć i w związku z tym traktować Rosję tak, jak traktowały swego czasu Związek Radziecki, a więc jako równoprawnego partnera. To, że swego czasu prezydent Obama określił Rosję jako mocarstwo regionalne, było dla Rosjan niemalże obelgą i oni się z tym nie mogą po prostu pogodzić i w związku z tym na tym gra Putin, także budując swój prestiż i swoje poparcie wewnątrz Rosji. Czyli tradycyjnie, jeżeli Rosjanie coś robią za granicą, to chodzi tak naprawdę o efekt, który ma zostać osiągnięty w kraju, w Rosji. Tak, zresztą jak się czyta prasę rosyjską, to co chwila słychać, że oto Rosja pokazała coś, co zaszokowało Zachód, co zaszokowało NATO, zaszokowało Stany Zjednoczone. Tak było, kiedy został wypuszczony, że tak powiem, czołg Armata XIV. Tak, choć nie do końca wiadomo, czy został wypuszczony. No, wiadomo, że dojechał na Plac Czerwony, ale wiadomo także, że z tego Placu Czerwonego trzeba go było odholować. W związku z tym takich w ogóle doniesień co chwila jest pełno, jak ostatnia rakieta, która jest rakietą o szybkości kilku machów, która jest trudniejsza do przechwycenia. I ta gra cały czas na podbijanie takiego narodowego bębenka w rosyjskich środkach masowego przekazu, inspirowana oczywiście przez prezydenta Putina i jego otoczenie, cały czas się toczy. A gdybyśmy tak na chłodno mieli to zanalizować, ten potencjał, nowoczesny potencjał rosyjski, to rzeczywiście oni zrobili ogromny postęp, tak jakby chciała ich propaganda, czy jednak nie? No nie, to jest postęp daleko mniejszy. Oczywiście on jest. Rosjanie w tej chwili uruchamiają wielki program modernizacji swoich sił zbrojnych. Chcą, żeby w roku 2020 już 70% ich uzbrojenia było nowoczesne, ale widać wyraźnie, i to zresztą widać także po ich budżecie, że problemy finansowe, jakie ma budżet rosyjski, sprawiają, że nawet na wojsko tych pieniędzy przestaje wystarczać, a w każdym razie nie ma ich tyle, ile zapowiadano. W związku z tym bądźmy spokojni. No bądźmy spokojni, ale myślę, że tego typu incydentów jak ten z bombowcami amerykańskimi nigdy nie można lekceważyć. Trzeba reagować, prawda? Żeby nie zachęcać. Oczywiście, trzeba po prostu pokazać, że jesteśmy w stanie my jako NATO nad tego rodzaju zakusy odpowiedzieć stosownie. No i myślę, że Amerykanie, podrywając swoje super nowoczesne raptory, to pokazali, że pilnują swoich granic i bardzo dobrze, że tak się stało, bo pewnie tych incydentów będzie więcej. Janusz Onyszkiewicz, wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Paweł Lekki, kłaniam się państwu. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Z jakich miejsc powinny pochodzić i jakie wymogi powinny zostać spełnione przy zakupie zwierząt egzotycznych? Jakie gatunki cieszą się obecnie największą popularnością i jakie problemy stają przed przyszłymi opiekunami? Zapytam o to mojego eksperta, lekarza weterynarii Martę Marciniak. Dziś o 16:15. Zapraszam, Aleksandra Szywała.
Polskie Radio 24 przedstawia ludzi gospodarki. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? O to wszystko pytamy czołowych polskich biznesmenów i menadżerów w audycji Ludzie Gospodarki. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 15.30. Polskie Radio 24. Autopromocja. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. Platforma Obywatelska chce odwołania ministra obrony. Wniosek w tej sprawie złożyła w Sejmie. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Według polityków Platformy Obywatelskiej minister Antoni Macierewicz szkodzi polskiej armii oraz polskiej racji stanu. Polacy oczekują, żeby odwołać ministra Macierewicza, żeby wyjaśnić skandale, które toczą Ministerstwo Obrony Narodowej od półtora roku. To konflikt z powstańcami warszawskimi i apel smoleński w czasie uroczystości. To kłamliwa wypowiedź z trybuny sejmowej o Mistrala, która odbiła się szerokim echem na świecie. To cała sprawa Misiewicza. Mówili podczas konferencji prasowej w Sejmie Grzegorz Schetyna i Tomasz Siemoniak. O zmianach w rządzie się nie mówi, tylko się je przeprowadza. Odpowiada opozycji premier Beata Szydło. Bardzo wyraźnie podkreślam, że nie ma w tej chwili dyskusji o zmianach w polskim rządzie. Szefowa rządu odniosła się też do wniosku polityków PO. Niedawno złożony był wniosek o wotum nieufności dla całego rządu. Widać, że Platforma Obywatelska nie ma lepszego pomysłu na siebie, jak tylko składanie wniosków o wotum nieufności. No, to jest też prawo opozycji oczywiście. To druga próba Platformy Obywatelskiej odwołania ministra obrony Antoniego Macierewicza. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przed krakowskim sądem dobiega końca proces 15 oskarżonych o handel kobietami. Grupa miała między 2004 a 2006 rokiem wysyłać 100 kobiet do Włoszech, a także Grecji i tam zmuszać do prostytucji. Kobiety były kuszone ofertami normalnej pracy. Dopiero poza granicami Polski dowiadywały się, że będą musiały pracować jako prostytutki. Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Wyrok zapadnie w przyszłym tygodniu. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku sąd wysłucha mów końcowych prokuratora i obrońców oskarżonych. Zdaniem prokuratury na czele grupy stał Konrad M., który oferował młodym kobietom dobrze płatną pracę hostes reklamujących alkohole w ekskluzywnych restauracjach. Kobiety po przejściu castingu podpisywały tak zwane deklaracje wekslowe na wypadek, gdyby odmówiły podjęcia pracy na miejscu. Dopiero po dotarciu na własny koszt do Włoch i Grecji dowiadywały się, że będą pracować w domach publicznych. Kobiety nie znały języka, nie miały pieniędzy ani zalegalizowanego pobytu oraz prawa do pracy. Według ustaleń prokuratury członkowie grupy za pracę jednej kobiety otrzymywali dziennie 10 euro. W toku śledztwa trzy osoby przyznały się do winy i wyraziły skruchę. Pozostali, w tym Konrad M., czują się niewinni. Główny oskarżony jest muzykiem, liderem kotkapeli uczestniczącej w manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji. Jego obrońca jako jedyny wnioskował o odtajnienie rozprawy, argumentując, że jego klient jest niewinny i chciałby zdementować nieprawdziwe informacje. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi mieszkańcy Francji są zalewani fałszywymi informacjami w mediach społecznościowych. Takiego zdania są naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego, którzy opublikowali raport w tej sprawie. O szczegółach Rafał Motriuk. Na portalu Twitter co czwarta francuska informacja wyborcza jest wymyślona albo przedstawia poglądy ekstremalne, partyjniackie lub konspiracyjne, stwierdza raport. Podstawą oksfordzkiej analizy są dane z Twittera, ale zdaniem niektórych ekspertów Facebook odgrywa większą rolę w kampanii wyborczej. Tydzień temu szefowie tego portalu zamknęli 30 tysięcy francuskich kont, które uznano za automaty publikujące fałszywe informacje. Według niektórych ekspertów obecna propaganda we Francji może być dziełem Moskwy. Rosję podejrzewano też o informacyjną interwencję przed niedawnymi wyborami prezydenckimi w USA i w Niemczech. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Koncern Volkswagen zapłaci 2 800 000 000 dolarów kary za fałszowanie wyników testów emisji spalin w Stanach Zjednoczonych. Sędzia z Detroit zaakceptował formalne przyznanie się do winy przez niemiecki koncern motoryzacyjny. Z Waszyngtonu relacja Marka Wałkuskiego. Emisją spalin. Po negocjacjach z prokuraturą niemiecki koncern zgodził się na wysoką karę finansową. Porozumienie sędzia Sean Cox oświadczył, że 2 800 000 000 dolarów, jakie ma zapłacić Volkswagen,
2015 Volkswagen sprzedał na amerykańskim rynku 600 tysięcy samochodów z silnikiem diesla. Rzeczywistość ilość spalin emitowanych przez te auta nawet 40-krotnie przekraczała. Volkswagen musi zapłacić 1,5 miliarda dolarów. Niemiecki koncern musi wydać na modyfikacje techniczne kwestionowanych samochodów oraz rekompensaty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś się zachmurzenie umiarkowane i duże, rano na południu całkowite, a na wschodzie kraju miejscami małe. Do tego przelotne opady deszczu, na wschodzie także śniegu i śniegu z deszczem. W rejonach podgórskich opady deszczu przechodzące w opady śniegu, a na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 4. Czas na audycję Pamiętaj to Solidarność. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w audycji Pamiętaj to Solidarność. Proszę Krzysztof. Zimowym gościem jest historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Grzegorz Marszał. Witam Pana, Panie doktorze. Dzień dobry Panu. Patrząc na poprzednią informację, dzisiaj media są wszechobecne w naszym świecie, wokół nas ta informacja w nas poszła. Gdyby ktoś chciał szukać informacji, to tak naprawdę sprawa. Życia nie starcza do tego, żeby odebrać część, chociaż na ręce tych, które mogą do nas docierać. Wówczas, co by tak nie wyglądało? Czy nasze wyglądały po 1981, kiedy już działała Solidarność. Natomiast to, o czym trzeba powiedzieć, to przypomnieć podstawowe fakty, o ile w przedwojennej Polsce mieliśmy cenzurę działającą po publikacji, czy ewentualnie sprawa tęczyła w sądzie, to sprawę miała na specjalny urząd, który kontrolował, aby w treści nie pozwolono się w radiu, czy to nawet tak. Policja, policja tak 70-tych, to trzeba wydawać płatki, specjalny urząd cenzura wydawał debiut na nieminane treści, tudzież spada oczywiście drugim obiegiem. I do powstania Solidarności powstawały niezależne wydawnictwa, kilkadziesiąt niezależnych wydawnictw, powstawały tytuły prasowe niezależne. No to wszystko nie działało, nie funkcjonowało na jakąś większą skalę. Pojawienie się Solidarności zmieniło sytuację o tyle, że potrzeba informowania o tym, co się dzieje w kraju, o tym, w jaki sposób działa związek, z jakimi problemami się spotyka, z czym walczy i zarazem jakie postulaty musi, było niezmiernie ważne. To zaczęło się tak na dobrą sprawę już podczas strajku w Gdańsku. Tutaj moglibyśmy przywołać też powstanie nazwy Solidarność. Nasza Solidarność. Zarówno w Gdańsku, jak i w Szczecinie, ponieważ trzeba przypomnieć, że władze wprowadziły blokadę na później pojawiły się informacje pojedyncze o przerwach w pracy. Jak wspominała tutaj dziennikarka Polskiego Radia Ania Jankowska, obecna zresztą w Stoczni Gdańskiej, ona, żeby tutaj do Gdańska pojechać, musiała wziąć urlop. Nie było żadnej szansy, żeby jako dziennikarz Polskiego Radia pojechała w ramach delegacji. No dzisiaj się to wydaje zupełnie niesamowite. Wówczas tak to niestety wyglądało. Natomiast rzeczywiście podczas strajków sierpniowych zarówno w Gdańsku, jak i w Szczecinie zaczęto wydawać własną prasę. W Gdańsku to był strajkowy biuletyn informacyjny wydany już w formie ulotki 16 sierpnia, a później jako strajkowy biuletyn informacyjny Solidarność wydawany od 23 sierpnia do końca strajku. W Szczecinie od 24 sierpnia wychodzi pismo Jedność.
te pisma, szczególnie to gdańskie, są tyle ważne, że ono dociera również do ludzi poza stocznią, poza Gdańskiem, poza wybrzeżem. Także jest to pewne przełamanie, nadkruszenie monopolu informacyjnego władz, co oczywiście zdecydowanie większy zasięg, większą skalę ma już po powstaniu Solidarności po wrześniu 1980 roku. Dzisiaj jesteśmy właściwie przyzwyczajeni do tego, że wszechogarniają nas media elektroniczne. Wówczas patrząc na media, oczywiście odnosimy się do gazet, czy też do źródeł pisanych. Natomiast równie ważne było radio i telewizja, na które pełniło państwo. Tak, no jedno z porozumień gdańskich, tutaj zacytuję, brzmiało: działalność radio i telewizji oraz prasy i wydawnictw winna służyć wyrażaniu różnorodności myśli, poglądów i sądów. Powinna ona podlegać społecznej kontroli. I walka o społeczną kontrolę, szczególnie radio i telewizji, tu zdecydowanie gorzej było z telewizją, która była główną próbą propagandową władz, trwała właściwie przez cały okres Solidarności.